Co robi Rose? Ten miś też mi się przyda. Wow, spójrzcie tylko, jak bardzo zmieniło się moje słodkie autko. Robi się coraz bardziej podobne do mnie. To różowe futerko sprawi, że mój samochód będzie wyjątkowy. Wygląda niesamowicie. Dziewczyny, patrzcie! Samochód Rose wygląda teraz o wiele fajniej. Przyjrzyjmy się bliżej. Jest taki miękki. Taki miły w dotyku. Widziałyście te fajne rzęsy? Widzisz, Ben? Mój samochód podoba mi się bardziej niż twój gruchot. Co? Gruchot? Zamierzam zmienić ten samochód w prawdziwą bestię. Wszystko, co muszę zrobić, to nacisnąć jeden przycisk. Po tym tuningu nawet nie poznacie mojego auta. Super! Teraz pomaluję cały samochód na czarno. Wyszło idealnie. Od razu widać, że tym samochodem jeździ prawdziwy przystojniak. Muszę dodać jeszcze tylko kilka drobnych szczegółów. Rewelacja! I złote kolce będą idealnym wykończeniem. No i co powiecie? Wow, Ben, to jest takie fajne! Jesteś taki brutalny, a twój samochód jest taki sam. Macie rację, dziewczyny. I mój samochód jest zdecydowanie ładniejszy niż jakieś różowe pudło. Jak sprawić, żeby mój samochód wyglądał fajniej niż Bena? Wiem! Trzeba zająć się jego wnętrzem. Tutaj też musi być wszystko na różowo. Patrzcie, jakie fajne siedzenia. Nie można zapomnieć o misiu. Dodam jeszcze te słodziutkie ozdoby. Im tego więcej, tym ładniejszy będzie mój samochód, a ja będę jeszcze szczęśliwsza. Z przyjemnością przejrzę się w tym lustereczku. Nastrojowe oświetlenie też nie zaszkodzi. Super! Dziewczyny, co myślicie? Rose, to przerosło wszystkie nasze oczekiwania. Bardzo fajnie. Ben, czego tu chcesz? Spadaj do swojego nudnego samochodu. Ej! Jeszcze zobaczymy, czyj samochód jest nudny. Zaraz to naprawię. Dodamy kilka łańcuchów. Łańcuch dodam też na kierownicę, żeby wszystko było w jednym stylu. Z przodu postawię cukierki dla gości. A pod lusterkiem powieszę tego słodkiego szkieletorka. No, teraz wygląda idealnie. Dziewczyny, chodźcie! Nie, tu nam się bardziej podoba. Co? Serio? Mam tu kilka fajnych kolców, patrzcie. Aj, jak to boli. Co robić? Jak je do mnie zwabić? Wiem, dlaczego nie pomyślałem o tym od razu. Zamienię samochód w prawdziwy salon gier. Nie tylko wstawię konsolę, ale i różnego rodzaju smakołyki. Na przykład lodówkę z kolą. Wszyscy ją uwielbiają. Wyszło super. A masz. Co on tam wymyślił? Dziewczyny! Co? Czekajcie, znowu uciekły? A masz, atakuj go! Dobrze mu tak. Może z mojego bagażnika też uda się zrobić coś fajnego? Sprawdźmy. Na początek na pewno muszę pozbyć się śmieci. A może zamienię bagażnik w prawdziwy dziewczęcy domek marzeń? Będzie dużo różowego, dużo lalek i pluszaków. Dziewczyny, co myślicie? Rose, nie przeszkadzaj, my tu gramy! Nie pomogło. To nie fair. Ben, fajnie wymyśliłeś z tą kolą. Ech,
Wygląda na to, że będę musiała sama pić pyszne koktajle z owocami i innymi słodkościami. Dziewczyny, może się poczęstujecie? Co myślisz, Mary? Nie odmówię. Stop! Nie odchodźcie ode mnie! Ja też mam pomysł na coś pysznego do jedzenia. Z przodu mogę zrobić naprawdę fajne hot dogi. Konstrukcja gotowa. Muszę tylko zgrillować kiełbaski. Co za aromat. Dziewczyny, zaraz będzie gotowe. Ojej, to jest naprawdę ekstra. Proszę. Smacznego. Rose, może ty też masz ochotę? Ben, mam cię dosyć. Nikogo nie potrzebuję. A, co się tam dzieje? Może wystarczy, to okropne. W dodatku jest tak głośno. Ale dziewczynom się podoba. Ben, graj dalej. To naprawdę super impreza. Nie pęknij zazdrości, Rose. Więc chcecie imprezę? No to dostaniecie. I będzie fajniejsza niż jakieś tam rzępolenie Bena na gitarze. Zrobię sobie własny klub tuż przy bagażniku mojego samochodu. Kolumny, światła i kula dyskotekowa. To wszystko stworzy atmosferę idealnej imprezy. No i oczywiście moja DJ-ska konsola. Dziewczyny, zapraszam! Wow, ta muzyka jest taka ekstra! Już biegniemy! Dokąd? Uciekły? Ale super! Jakie zmienne są te kobiety! Rose, czego ty tu chcesz? Pokłóćmy się. Lepiej wpadaj do nas, potańczymy. Serio? To bardzo miłe. No to chodźmy. Rose, Ben, to najlepsza dyskoteka, na jakiej byłam. Ojej, jest tak nudno, że w ogóle nie wiem, co robić. O, Suzy, ciekawe, co ona znowu knuje. Najwyraźniej ma jakiś plan. Potrzebuje drabiny. Ojej, jak tu głośno i skąd się wzięło tyle kurzu? Wow! Gotowe! Wprowadziłam swój genialny plan w życie. Jest jeszcze lepiej niż na papierze. To moja wymarzona sypialnia. Suzy, po co to wszystko zbudowałaś? Żebym mogła mieć własne terytorium. Skoro tak, to ja też coś wymyślę. Ojej, jak tu dużo śmieci. Skąd one się wzięły? Chyba po prostu zapomniałem posprzątać. Co się dzieje? Skąd się wzięły te wszystkie papierki? Ała, moja głowa! Zak, co ty robisz? Dlaczego rzucasz we mnie tymi wszystkimi śmieciami? Wprowadzam swój plan w życie. No, jeszcze muszę go dopracować. Wygląda na trochę niedokończony, ale dobra. Zrobię to później. Spójrz, Suzy. Zrobiłem taki sam kącik jak twój. Oh yeah. Wielkie mi rzeczy. Nic nadzwyczajnego. Skoro Zak śpi, to podkradnę mu poduszkę. Co ty robisz, Suzy? To moje, oddaj to! Nie, nawet nie mam zamiaru. Wszystkie te poduszki są teraz moje. No jeszcze czego, akurat ta jest moja. Puszczaj, bo ją rozerwiesz. Już ją podarłem. Dobrze ci tak. Nie chcesz się dzielić? No to masz. Dobra, i tak mam dużo więcej poduszek od ciebie. Zabieraj to. Co zrobić z tymi strzępami? Wiem, mam pomysł. I pyszny obiad gotowy. No, indyk wygląda niesamowicie, ale teraz go nie chcę. Wezmę tylko obrus i uciekam. Ups, wszystko zepsułem. No, trudno. Co tu się dzieje? Dlaczego na podłodze leżą talerze? Mój idealny obiad został zrujnowany. Dobra, muszę lecieć, pa! A ja muszę się teraz uspokoić. Moje nerwy są bardzo napięte. Jak dobrze, że mam pokój popyt. Pomaga mi się zrelaksować. Niesamowite. Hamak to genialne rozwiązanie.
Teraz urządźmy imprezę zombie. Przerażające, prawda? Co to jest? Zak, chcę cię zapytać o to samo. Co to jest? Wygląda jak latający spodek. Też coś takiego chcę. Suzy, to jest najprostszy przykład. Ale nie wiem, jak go rozwiązać. Ojej, chwileczkę. Zobaczyłam coś, czego potrzebuję. Ej, nadal tu jestem. Podobnie jak ten przykład. Dziękuję za przypomnienie. Na pewno go rozwiążę, ale innym razem. Teraz potrzebuję tych kolorowych karteczek. Złodziejka, nie ujdzie ci to na sucho. Suzy, trafiasz na czarną listę. Dopadnę cię, łobuziaro. Gotowe. Dostaniesz nauczkę. Niesamowite, z tych karteczek wyszła tęczowa ściana. Jest przepiękna. Wygląda bardzo ładnie. Chyba Zak gdzieś poszedł. Świetnie. Najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że moja lodówka jest zawsze pełna słodyczy. Zak, co ty robisz? Jem czekoladę, nie widzisz? Trzymaj się z dala od moich słodyczy. Mam lepszy pomysł. Wezmę coś pysznego z automatu. Kurczę, nie mam pieniędzy. Co ja teraz zrobię? O, chyba coś wypadło. Tak, to KitKat. Wow, więc nie potrzebuję kasy. Spróbuję jeszcze kilku uderzeń. To działa! Słodycze sypią się jeden po drugim. Świetnie! No to kontynuuję. Cześć, czy chcesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ups, to policjant. Nie poznałem go od razu. Chyba muszę już iść. Co ty robisz? Oddaj mi tę odznakę. Ups, przypadkiem mi wypadła. Muszę szybko zabrać automat, dopóki nie wrócił. Hurra, znalazłem moją odznakę. Gdzie się podział ten chłopak? To dziwne, nie ma też automatu. Kurczę, dałem mu uciec. No trudno. Powiedzmy, że dziś nie jest mój dzień. Muszę natychmiast udać się na odpoczynek do mojego sekretnego pokoju. Uwielbiam koktajle. Czuję się jak w raju. Jak tu fajnie. Niewiele zostało do zrobienia. Już prawie mam ten automat w pokoju. Brakuje mi tchu. Co to jest? Automat ze słodyczami? Dokładnie. A teraz jest mój. Jest 1000 razy lepszy niż twoja mała lodówka. Chyba muszę trochę odpocząć. Miłych snów. No dalej, naprzód. Uda nam się. Właśnie tak, wspaniale. Uwielbiam grać na konsoli, to świetna zabawa. Wow, konsola. To wygląda fajniej niż moje lalki. Zak, daj mi zagrać, ja też chcę. Stój, nie możesz przekroczyć tej granicy. Zak, przestań, to jest nasz wspólny pokój. Skoro tak, to wypowiadam ci wojnę. Wkrótce przesunę tę granicę. Co to jest? O nie, to bomba! Miłego lotu, Zak. Świetnie, teraz to ja mam joystick. No to zaczynam grę. Suzy w końcu dopięła swego. Jesteś wredna, wiesz? Wojna, mówisz? No dobra, przyjmuję wyzwanie. Auć, to boli. Kręci mi się w głowie. Nie trzeba było naruszać mojej granicy. Dałeś się nabrać, a masz. Specjalnie udawałam, że mnie znokautowałeś. Koniec z tobą. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie tyle hałasu? O, widzę, że bawicie się razem. Jak miło. No dobra robota. Teraz masz kłopoty. Trzymaj się. Nasza walka się jeszcze nie skończyła. Trzeba wyrównać rachunki i dowiedzieć się, kto jest lepszy. Zobaczmy, jak radzi sobie wróg. Tak, widzę Suzy. Nadszedł czas na główny atak. Uwaga, nadchodzę i mam niebezpieczną broń. Suzy, radzę ci się poddać, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Właśnie tak, dopadłem cię. Ej, czemu milczysz? O nie, to fałszywka. Podsunęła mi sztuczne nogi, jak mogłem się na to nabrać? Niespodzianka, Zak. A masz! Nie powinieneś był wchodzić na moje terytorium. Zostaw mnie natychmiast! Nic nie widzę! Zaraz się przewrócę! Mam cię! A właśnie, że nie! Ja już uciekłem! Ręce do góry, Suzy! Poddaj się! Czy ty do mnie właśnie strzeliłeś? Już po tobie! Koniec gry!
Suzy, przestań, przestań! Musimy się uspokoić! Chyba troszkę przesadziliśmy. Zgadzam się, teraz nasz pokój nie wygląda dobrze. Może się pogodzimy? Dobry pomysł, sama chciałam to zaproponować. Suzy, spójrz, co za trafienie! Całkiem fajne, prawda? Masz ochotę na coś pysznego? Właśnie podjechała ciężarówka pełna smakołyków. Dziękuję, Zak, jesteś taki miły. Nie ma za co, Suzy, dla ciebie wszystko. No to może zagrajmy razem. Coś mi mówi, że czeka mnie coś pysznego. A ja wręcz przeciwnie, myślę, że w tym pudełku jest coś bardzo ostrego. A nie chcę, boję się! Daj spokój, nie przejmuj się. Nawet jeszcze nie spróbowałaś. Pozwól, że dam ci trochę czasu i zacznę pierwsza. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w strzykawce. Wow, pyszny deszczyk, świetnie! Masz rację, jest pyszny. To znaczy, że w środku tej torebki czeka na mnie również coś pysznego. Jak na razie wygląda to jak jakiś proszek. On strzela, ale super! Ojej, co za efekt! Podoba mi się to, naprawdę fajne uczucie. Chyba zjem to wszystko naraz, wtedy efekt będzie jeszcze lepszy. Ojej, chyba przesadziłam, aż mnie wykręca z tego wszystkiego. Coś jest nie tak z tym proszkiem. Nie sądzę, że twój język powinien być taki niebieski, przesadziłaś. Dokładnie, pomóż mi. Trzeba tylko zmyć to niebieskie coś. Dzięki bardzo, to naprawdę pomogło. Myślałam, że zostanę z tym niebieskim językiem do końca życia. Suzy, już czas, żebyś i ty zobaczyła, co masz w pudełku. Ale ja wiem, co tam jest. Jestem pewna, że w środku będzie coś bardzo ostrego. Uwielbiam chipsy, ale ten mi się nie podoba. Mam złe przeczucie. Tak jak mówiłam, prawie stopił mi się język. Nie, nie chcę tego jeść. Rozumiem, ale zasady mówią jasno. Musisz to zrobić. W przeciwnym razie, po co w ogóle gramy w tę grę? Dobra, ale jeśli wybuchnie pożar, to będzie twoja wina. Oj, oj, już czuję, że zbliża się coś bardzo nieprzyjemnego. Dziwne, coś długo jej nie ma. A, chyba ją widzę! Jestem. To był najstraszniejszy i najdłuższy lot w moim życiu. Prawie mnie zabiłaś, jak mogłaś. Nie krzycz, to jest bardzo zabawne, podobało mi się. No, no, to chyba jakiś krokodyl. Wygląda słodko, ale co on robi? Ups, to przezabawne. On naprawdę zachowuje się jak żywy. Suzy, mój krokodyl, chce cię ugryźć. Nie mam czasu, muszę podnieść pokrywkę. Twój klosz może poczekać, krokodyl i tak cię ugryzie. To boli. Mówiłam ci, żebyś mnie nie dotykała i zabierz stąd swojego krokodyla. To chyba nie jest zwykły krokodyl. Na zewnątrz krokodyl, a w środku smaczny lizak. To będzie mój lizak. Nie, nie, teraz ja go mam. Lepiej zobacz, co masz pod pokrywką. To prawda. Na mnie też może czekać coś pysznego. Ups, nie, to nie jest smakołyk. To przycisk. Może jak go nacisnę, to pojawi się coś fajnego. Co się dzieje? Boję się. Co to jest? Dlaczego wszystko jest takie dziwne? Słuchaj, to jakieś cukierki. Co ty robisz? Dlaczego mnie oklejasz? Myślę, że to dlatego, bo to jest coś bardzo szkodliwego. Mówi, że można jeść tylko w rękawiczkach. Dziwne. Dlaczego nie można tego dotykać, ale można jeść? No to spróbuj, powiesz, jak smakuje. Okej. Z jakiegoś powodu nie mam ochoty na jedzenie.
Ale mam nadzieję, że to tylko jakieś smaczne słodycze. O fu, jakie to jest kwaśne! Lubię kwaśne cukierki. Jeśli ci nie smakują, to sama je zjem. Pyszne, chcę więcej. Jess, dlaczego tak dużo ich zjadłaś? Dziwne uczucie, nigdy wcześniej tak nie było. Coś jest ze mną nie tak. Przecież zjadłaś całą puszkę tych kwaśnych cukierków, a nie można ich nawet dotknąć. Muszę się ukryć w bezpiecznym miejscu. Spójrz, ten cukierek wypala dziury w krześle. Czy możesz sobie wyobrazić, co dzieje się z tobą? Już nigdy więcej ich nie zjem. Dziwne, mam tu jakiś sedes i co mam z nim zrobić? A ja mam żelkowe oczy i to nie jedno, a całą górę. To naprawdę super, ale co ja mam zrobić z toaletą? Ty sobie pomyśl, a ja zjem w tym czasie moje smakołyki. Chcę sprawdzić, jak dobre są. Wow, w środku mają tak dużo pysznego syropu. Same żelki też są całkiem niezłe. Spójrz, nie tylko można jeść oczy, ale można się nimi też bawić. Wyglądają, jakby były prawdziwe. Wolę je jednak zjeść i to wszystkie naraz. Fajnie, i jak to smakuje? To jest naprawdę dobre. Ojej, za dużo ich zjadłam. Utknęło mi w gardle. Pomóż mi! Co mam zrobić? Jak mogę ci pomóc? Wiem, kiedyś coś mi utknie, używam przepychacza do rur. To nieco inna sytuacja, no ale... Gotowe! Chyba uratowałam ci życie. Tak, dzięki wielkie. A teraz wypróbuj swoją toaletę. Co to w ogóle jest? Racja, najwyższy czas, żeby to sprawdzić. Do czego służy ten sedes? Nie wiem, ale wiem dokładnie, do czego służą te chupa chupsy. Zawsze można polizać coś pysznego i tym razem jest podobnie. Fajnie, że są dwa. A gdzie się podział drugi? Chci wózka, lizakiem się nie podzielisz? Nawet nie zapytałaś o pozwolenie, złodziejko. Jak bez lizaka spróbuję posypki, która jest w toalecie? To jest kwaśne. Nadaje lizakowi fajnego posmaku. Skoro nie mogę mieć lizaka, to chociaż spróbuję tej posypki. Założę się, że jest naprawdę dobra. Ojej! Przepraszam, to niechcący. Nie martw się, zaraz ci pomogę. To moja wina, więc ja się tym zajmę. To dość trudne, więc potrzebuję pomocy. Dzięki. Mówiłam, że ci pomogę. Wspaniale, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Mogę pierwsza podnieść klosz? Naprawdę chcę widzieć, co tam na mnie czeka. Co za niespodzianka, cała masa truskawek. Właśnie truskawki to moje ulubione owoce. Mogę więc zjeść ich tyle, ile tylko zmieszczę. Ale samo jedzenie jest nudne, trzeba znaleźć lepszy sposób. Na przykład taki. Prawdziwa owocowa sztuczka. Co o tym myślisz, Jess? To niesamowite. Podoba mi się. A to jeszcze nie wszystko. Mogę je podrzucać ile zechcę, a potem je łapać. To takie zabawne. Chyba Suzy nie będzie miała nic przeciwko, jeśli ja też spróbuję jednej truskawki. Oczywiście, że będzie. Więc zanim się naprawdę zdenerwuję, oddaj mi ją. Zabrałaś mi truskawkę, nie wstydź ci? Chciałam tylko zjeść coś pysznego. No to podnieś klosz i sprawdź, czy masz tam coś smacznego. Właśnie, genialny pomysł. To lizak. Taki duży i taki ładny. Ciekawe, co jest w środku. A, to karaluch. Fu, ja na pewno tego nie zjem. Czego się boisz? Karaluch jest w środku i nie może się nawet ruszyć, więc zjedz to, pomogę ci. I jak? Mówiłam ci, że nie ma się czego bać. Tak, jak na razie jest w porządku. A, karaluch jest na patyku! Gdzie? Mówiłam, wiedziałam, że będzie naprawdę źle. Dorwę tego karalucha, zaraz załatwię go kapciem. A masz! O nie, teraz usiadł na kapciu, wyrzucę go!
O, zniknął. O nie, jest tutaj, siedzi mi na głowie, uratuj mnie. Spokojnie, jeśli twój kapecz nie dał sobie rady, to mój, który jest o wiele większy, na pewno wykończy tego karalucha. Ups, no przynajmniej nie ma karalucha.